A gdy Filip podbiegł, usłyszał, jak tamten czyta proroka Izajasza i rzekł: czy rozumiesz, co czytasz? Dzieje apostolskie, 8 rozdział, 30 werset. Minister finansów królowej Etiopii przyjechał do Jerozolimy, aby oddać chwałę prawdziwemu Bogu. Było to niedługo po tym, jak właśnie w tym mieście, gdzie stała świątynia Boża, ukrzyżowano Syna Bożego. Wracając swoim wozem, prawdopodobnie w głębokiej zadumie, Etiopczyk czytał proroka Izajasza. Czytał z proroka Izajasza słowa mówiące o Odkupicielu. Nie rozumiał ich. Bóg jednak nie chciał, żeby wrócił do swojego kraju, nie poznawszy go. Posłał do niego ewangelistę Filipa, który zwiastował mu dobrą nowinę o zbawieniu. Afrykańczyk uwierzył w Chrystusa. Został ochrzczony przez Filipa i radując się, udał się w dalszą drogę. Może jesteś człowiekiem, który od niedawna zna Pana Jezusa jako swojego Zbawiciela. Wiesz również, że dobrze jest regularnie czytać Boże Słowo, Biblię, Pismo Święte. Być może chciałbyś też, by ktoś pomógł ci zrozumieć jego treść. Dzisiaj nie będzie to już z pewnością ewangelista Filip. Pan Jezus, idąc do nieba, obiecał nam zesłać Ducha Świętego, a Jego zadaniem jest wprowadzać wierzących we wszelką prawdę. Tak czytamy w Ewangelii Jana, 16 rozdział, 13 werset. On jest tym, który obdarza nas zrozumieniem Słowa Bożego, służy radą i pomocą w naszej pielgrzymce tu na ziemi. Biblia nie jest księgą, którą czyta się jak zwykłą opowieść. Jest to księga, która ma moc zmieniać nasze życie. By móc lepiej zrozumieć Pisma, musimy być gotowi postępować zgodnie z Bożą wolą w nich objawioną.